Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Z tej strony Forek Foruś Forusław i dzisiaj mam dla was tą awupkę do rozdania. Jakość Minimalware, taki oto float i tak się przedstawia skin z takim słodkim, uroczym uśmieszkiem. Co wystarczy zrobić, żeby go zdobyć? No to oczywiście łapa w górę, to po pierwsze. Sub, to po drugie, ponieważ suby na tym kanale dostają właśnie skiny ode mnie. No i komentarz, żebym mógł cokolwiek losować. Jeśli nie napiszecie komentarza, no to jak was wylosuję. No i w informacjach na kanale wklejcie od razu trading, żebym po takim losowaniu mógł od razu wysłać skina, przypiąć wasz komentarz i napisać, że skin został wysłany. Także to tyle tytułem wstępu, no teraz zapraszam was na film. Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Forever, zapraszam was na kolejny opening ze strony GeForce Skins. Chcecie doładować, no to reflink jest w pierwszej linijce opisu. Macie tutaj bliki, przelewy, PSC, kody, forek. Otwórzmy sobie przy okazji darmową skrzyneczkę. Tego Huntsmana jeszcze nie wylosowałem. Za każdym razem, kiedy otwieramy tą skrzynkę, ten Huntsman w ogóle nie leci. Teraz poszedł Golden Koi za 14. I zobaczymy, co dzisiaj nam poleci. Otwórzmy sobie tak na sam początek, kurde, głośno trochę, skrzyneczkę z rękawiczkami. Nie zapowiada się dobrze. Wiecie co? Dzisiaj otworzę sobie może wszystkie skrzynki, jakie są tutaj dostępne na stronie. Zobaczymy, co poleci. Desert Eagle Blaze. O kurde, zysk. Dobra, także jest pierwsza. Druga, mamy Restricted. Czyli same fiolety. Tutaj z tych fioletów, no jakby ten Glock poleciał, to byśmy byli, kurde, już w domu dawno temu. Guardian. O, Guardian może być coś warty. I patrzcie, tutaj kolejny zysk, kurde. Trzecia, Classified. Mamy tutaj same róże. Róże na róże. Hehehe, dzisiaj gówno poleci, co? Mortis, chociaż Mortis jest coś warty. No, już myślałem, że tutaj będzie jakiś zwrot, ale niestety nie, no i mamy covered, chociaż wydawało mi się, że ten Mortis powinien być ciut droższy, ale co tam. O, Baskill mamy, rewolwer dla Mervo. Jest fejdzik, jest to. Także tutaj też jest strata, więc sprzedajemy. Skrzynka z koskami tymi tańszymi. Tańszymi, gorszymi. O, Crimson, gdyby poszedł. Byśmy byli w domu, to sobie zostawimy na jakiegoś upgradera. Teraz mamy gloczki. Zobaczymy, jakiego gloczka dzisiaj szarpniemy z tej strony. Ulala, lipa. Patrzcie, trochę tych skrzynek mamy, kurde, do otwarcia. No to lecimy. M4A4. Co ty mi dasz dzisiaj? Hellfire, Converted i jakiś Mindframe. O kurde. Hellfire sobie zostawimy. Może będzie na jakieś upgrade'ik. Teraz mamy USP-ki. Niecałe 6 dolarów. Pewnie niecałe 6 dolarów straty. Blueprint, Guardian znowu. Słaby float. O kurde, patrzcie, niecały dolar zysku. No ten Blueprint coś tam kosztuje. Emeczka z tłumikiem Tera. Cyrex jest chociaż czerwony, także jest już super. 14. Ładnie. Ładny zysk, to chyba za te straty z poprzednich skrzynek. Lecimy teraz z kolejnym. Kałaszki. Ratrod. Nie chcę mówić, że to jest drogie, bo nie jest. Teraz awupki. Trzy awupki z dupki. I polecą pewnie Stanley Leo, Safari Mesh. O, Fever Dream. To dobry nawet, dobry los. Jest ten w stat tracku Minimalware nawet. Jeśli ktoś lubi ten Fever Dream, to może wypłacę to dla kogoś z was? Chociaż za dużo różu w tym. Wow, a propos różu. To jest tanie. Ale i tak zysk, 4,5. MP7. Tej skrzynki chyba nigdy nie otworzyłem, ani razu, kompletne zero. I dlaczego tego nie otwieram? Pewnie dlatego, że nic tutaj nie leci fajnego.
Rękawiczki już otworzyliśmy wcześniej, teraz koska. Te droższe będę otwierał pojedynczo. Właśnie dlatego, że jest duże ryzyko straty i to sporej. P90, skrzynka dla prawdziwego fana CSGO. Kto nigdy nie kupił, kto nie kupił P90, ten nie jest graczem CSGO. No i też kto nie otworzy tej skrzynki, to już wiadomo dlaczego. Teraz Galile mamy. Lecimy z Galilami. Po 3. Z Galilem rzadko gram. Ale Cerberus jest spoko, jest zajebistym skinem. Mimo że straciliśmy, szkoda, że Battlescar. Gdyby był field tested, Cerberus jest jednym z ładniejszych skinów do Galila, według mnie. Chociaż ta Chatterbox, to się nazywa chyba Papla. O kurde, ale daliśmy ciała. Znaczy ja dałem ciała z tym otwarciem. Z Galila to ta Papla też jest spoko. Aloha. Aloha, daj mi czerwonego skina, please. No dobra, mówisz, masz, okej. Okay. Jakiś flux. I patrzcie, 9 na plusie, nieźle. 50 twarzy Gabena. O, jak widzę Camelona, to już widzę, że jest strata. O kurde, to jak... Jaka spora, jak to zabolało. Dicey. Otwórzmy te dwie, bo troszkę jednak kosztuje tej mamony. I dobrze, że otworzyliśmy dwie chyba. Ale Cold Blood jest w statarku za 56. Nice. Move like a boss. Boss kosztuje ponad dychę za 3. A boss co odda? Gówno odda. Mały prezencik. Tutaj możemy sobie otworzyć 5 skrzynek. Za 2,40 to prawie jak za darmo. A poleci coś, co jest warto jeszcze mniej chyba. No i straciliśmy $0.5. $0.5 straty. Mysterious. Tajemnicza skrzynia. No raczej nie jest tajemnicza, bo widzę, jakie skiny tutaj lecą. Kałaszek i digelek nie do zdobycia. Co to za 5-7? Fairy Tale. Co prawda wszystkie za dychu. Strata 17,50. Nieźle. Wiecie co, otworzymy jeszcze te skrzynki. Jeśli będziecie chcieli zobaczyć tak jakby, no nie wiem, drugą część tego, to spróbuję otworzyć te polecane. O kurde, no tutaj za dużo jest trochę. Ale spróbuję otworzyć resztę, tylko trochę to przyspieszę. Także lecimy z kolejną skrzynką. I jak mówię, jeśli chcecie, to napiszcie w komentarzach, czy chcecie zobaczyć drugą część, jak otwieram pozostałe skrzynki. W takich właśnie ilościach. O, jest plus. To dajcie znać w komentarzach. Kolejna Azury. 765 expa za to. Mecha Industries i Jean. Może być plus. Jest plus. Ładny plus. Kolejna to jest Disco. Disco Bolka. Takie skiny. O mój Boże. Dalej mamy Black Widow. Czarna Wdowa. No Czarna Wdowa ma kosę chociaż u siebie w arsenale. Ale my dostaniemy, kurde, jedynie... I zysk? Teraz Drajca. I to jest właśnie po tego USP-ka. Patrzcie, może być statarków filter, nawet fakturniu. No my mamy Famasa za 19, jakieś dwa gówna. Waterproof. Kolejna skrzyneczka już też z lepszymi skniami, ale też i cenowo. Legiona Fanubis, czyżby profit? Co? Kurwa, 30 na minusie? Aha, Boreal Forest. Dwa skiny po $15 sztuka. Nieźle. O, teraz Silk. Skrzynka, która potrafi albo bardzo dużo oddać, albo bardzo dużo zabrać. I to jest ten drugi, kurwa, scenariusz. Teraz mamy skrzyneczkę High Five. High Five, no nie otworzymy 5 skrzynek, ale otworzymy 4 skrzynek, bo 5 nic nie da. I czas na Melodię. Melodia ma 4 kostki, 2 pary rękawiczek i poleci... O, le szajs!
Także tyle, jeśli chodzi o otwieranie tych skrzynek. Jakieś tańsze sobie może poulepszamy, jeśli nie będzie przepalało. Także mamy pierwszego jakiegoś skinka. Kurde, tego chyba 5-7 zostawię i tą AWP zostawię dla was do wypłacenia. Zobaczymy. Dawaj mi kosę. I tutaj siądzie. Czemu mnie to kurwa nie dziwi? Czemu mnie to nie dziwi? Jesus Christ, naprawdę. Naprawdę. Kurde, zapomniałem przekręcić. No, dobrze się zaczynam. Dobry start forever. Naprawdę rewelacyjny start. I chyba zostawimy tak, jak jest. Dajmy to na coś, na tą emeczkę, albo nie emeczkę. A wupkę tą Neonoir. Statrap, dawaj. Ach, no da. Może chociaż tego haula sobie zgarnę? Chociaż na pocieszenie haul. Ale nie taki skinowy. Patrzcie, kurde, brak towaru. Nie ma tego 5-7, to biorę wam na razie tą awkę. Także AWP jest do wypłaty, moi drodzy, dla was. Także AWP-kę tutaj już odbieramy. Kurde, jakie fajne naklejki ma. I to jest ta AWP-a. Statraku. No to no, prezentuje się, o kurczę, znacznie lepiej niż myślałem. To jest minimal wear. Tak, lekkie użycie. No i ta AWP-ka jest dzisiaj dla was, także myślę, że chyba skin całkiem spoko. Te naklejki też w sumie nawet pasują do tego, do skina w takim stylu. Także wystarczy, że zostawicie łapę w górę, suba, komentarz i skin leci po losowaniu do jednego z was. Przede wszystkim do osoby, która właśnie subuje ten kanał, także... Patrzcie, to jest jakiś uśmieszek jakiś. 2x i uśmiech. Nie wiem, pierwszy raz chyba to widzę. Także fajnie. Uśmieszek, dostać z takiej AWP-ki prosto w czoło, co? Taki uśmiech i leżysz. Dobra, także to tyle. Trzymajcie się. Dzięki serdeczne. Narka!